jesteśmy przy polu kukurydzy z łopatą. Nie idziemy kosić kukurydzy, nie idziemy kopać dołów, chociaż trzeba będzie coś odkopać, bo będę chciał zdemontować odstraszacz dzikiej zwierzyny, który mieliśmy tutaj zamontowany na tym polu i będę chciał zobaczyć, jak to tam w środku wygląda. W sumie to ja już wiem, jak to wszystko tutaj wygląda, ale powiem Wam o tym za chwileczkę. Idę najpierw wykopać akumulator, skrzynkę, a później przyniosę sam odstraszacz i wtedy Wam powiem kilka słów na temat tego, czy on działa, czy to zadziałało, jak ta kukurydza zniosła ten czas, kiedy właśnie mieliśmy tutaj możliwość założenia tego odstraszacza dzikiej zwierzyny. No i jesteśmy w miejscu, gdzie był zamontowany nasz odstraszacz dźwiękowy. Musiałem go właśnie demontować ze względu na to, że przygotowuje się tutaj właściciel tego pola do skoszenia tej kukurydzy. Jak widzicie, w całkiem dobrym stanie. Te osłony, które tutaj były zamontowane na takim kiju, który schowałem w środku w kukurydzy. Chyba policzyłem w szóstym rzędzie od brzegu. I to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest miejsce, gdzie wcześniej był ogrom zniszczeń i tu się nic więcej nie zmieniło. Nie widać świeżych tropów, nie widać, żeby tutaj przychodziła zwierzyna w jakiejś ogromnej ilości i robiła kolejne zniszczenia, bo te zniszczenia, które były na początku, zanim zamontowaliśmy nasz odstraszacz, już były. A w momencie, kiedy zamontowaliśmy ten odstraszacz, można powiedzieć, że wydarzyła się taka historia, że na tym polu moi koledzy, ja, mój tata, który tu bardzo często na tym rewirze poluje, no nie udało się strzelić w tym miejscu jakiejś dużej ilości dzików, a właściwie chyba padł tylko jeszcze jeden. Natomiast na polu, które było gdzieś tam wcześniej, na którym widzieliście odcinek, gdzieś tam po nim chodziliśmy, były jelenie, tam już zostało to skoszone, no to tam tych dzików jednak udało się strzelić kilka. Mój tata nawet strzelił tam dzika takiego 100-kilowego. A tutaj, no widocznie splot wszystkich pozytywnych wydarzeń i to, jak zadziałał nasz odstraszacz, przyniosło pożądany efekt. Czy to się będzie sprawdzało w każdym miejscu? Tego nie wiem. Natomiast patrząc na to miejsce, w którym zostało to zamontowane, no to myślę, że się sprawdziło. Oczywiście koledzy też zrobili dodatkową robotę. Pouszczelniali tutaj pewnego rodzaju przejścia, którymi ta zwierzyna dzika tutaj mogła się dostawać, bo wkoło jest dodatkowo też siatka, ale ona nigdy nie przeszkadzała i tych wejść z lasu, który jest wkoło, zawsze było sporo i nawet jelenie tutaj się dostawały. A patrząc i szukając świeżych tropów, nie znaleźliśmy. Czy mogę to polecić? Mogę Wam powiedzieć, że warto próbować różnych rzeczy, żeby odstraszyć dziką zwierzynę. To urządzenie jest jednym z kilku, które warto spróbować zamontować u siebie na polu. Oczywiście pamiętajcie o tym, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, że w poprzednim odcinku, gdzie montowaliśmy to wszystko, że to nie jest urządzenie na bardzo wielkie areały. Oczywiście producent ma też dużo większe urządzenia, mocniejsze, które wydają jeszcze więcej dźwięków. No, tutaj wszystko wydaje się, że zadziałało. Natomiast jak to będzie działało na pewno, postaramy się sprawdzić jeszcze na wiosnę, gdzie przekażę ten sprzęt do zarządu mojego koła, który pewnie spożytkuje to bardzo dobrze. Pewnie także na innych obwodach. No, już sprzęcik się sprawdził. Warto, jeszcze tak podpowiem od siebie, mieć dwa albo trzy akumulatory, bo czasami zdarza się zapomnieć naładować tego akumulatora. Starcza on na około tydzień czasu.
pi razy drzwi. Tutaj był zakopany pod ziemią w pewnej skrzyneczce. No i ktoś musi co tydzień przyjść i sprawdzić, czy wszystko działa. Tak? Zresztą, jeżeli ktoś przyjeżdża wieczorem, wystarczy stanąć. Ustawione to było na co kilkadziesiąt minut. Co kilkadziesiąt minut pojawiał się taki odgłos. Może trzeba było ustawić większy interwał, czyli żeby się pojawiało to co godzinę ten odgłos, więc wtedy to na pewno będzie działało jeszcze lepiej. No i to tyle.